Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dawno niewidziany gość, Paweł Morfi. Jego przeciwnikiem był Botin. Nawet nie znamy imienia. Partia grana była w Paryżu. Nie wiadomo, na jaką intencję. Paryż leży we Francji. Wtedy leżał we Francji w 1858 roku, czyli 161 lat temu. No, Morfi mistrzem świata nie był, ale zaliczamy do koryfeuszy. Koryfeuszem szachu był. Nie będę odmieniał, bo jeszcze mi powie, ktoś powie, że E4, E5, C3. Morfi tak grał. Dla zmylenia przeciwnika. Skoczek F6. D4 zbudował centrum. I przeciwnik zagrał agresywne goniec G5, goniec C5. A można było przecież zagrać D5. Mielibyśmy jakiś taki debiut z otwartą linią D, z obustronnymi przewagami na skrzydłach. Czyli to, co często się zdarza w moich komentarzach. Goniec C5. No wyraźnie czarne upodobały sobie punkt F2. Wydaje się, że biały muszą zagrać skoczek H3 albo goniec E3. Ale nie. Zakombinujmy sobie jak Paweł Morfi. A Paweł Morfi skoczył o tym hetmanem. O tu. Skoczył sobie tu. Teraz można było zbić gońcem na F2 o tu. No mówię, że zbić gońcem. I po króle 2 zagrać D5. Z dobrą grą czarnych, ale. Ten Botin z pewnością nie oglądał moich filmów z teorii debiutów. Nie ma go na liście prenumeratorów, a tylko prenumeratorzy mogą oglądać, więc nie oglądał. I zbił na F2 konisią. No niby dobrze, bo taki koniś pokaże na czerwony, napadł se tu, zbić go nie można, wszystko wygląda pięknie. Ale piękno się kończy po tym ruchu. Trudno obronić wieżę. Trzeba zagrać wieżę F8. Goniec G5. Dokąd uciec hetmanem? Po cofnięciu gońcem. Pewnie byłoby o takę. Z czystą figurką więcej. Takie warianty to ja pięknie wyczę. F6. I być może, że na to czarne pokładały nadzieję. Tymczasem nastąpiło F6 i grozi pchnięcie piona. W zasadzie, czy on grozi, no bo tam się ten nie mieści. I zbijemy hetmanka. Wobec tego czarne zrobiły ofiarkę. Goniec F6, wszystko pięknie. I niespodziewanie dla wszystkich, goniec się cofnął i pada tu koniec. Być może liczyły na wymianę hetmanków. Ale to i tak jakbyśmy policzyli figur na figur. Jak mawiał święty Igor, białe mają wieżę i konisia więcej. I pewnie by wygrały, gdyby nie to, że Morfi dał szacha i szach nie okazał się kończący, ale jedyna obrona. Przeciwnik już nie grał. Już poddał się i po odbiciu ten szach mógłby być ostatni, dlatego że proszę, hetman napada i na króla zrobi podwójne uderzenie, czyli mówiąc, jak mawiał mój mistrz piechota, szachmat i koniś stracony. Szachmat. Jeszcze
Jeszcze raz zobaczmy te partie. Widzimy tutaj, Morfi miał olbrzymią przewagę. Przeciwnicy ani liczyć wariantów nie umieli. No, to chociaż tutaj, proszę, ruch z gry środkowej, tu powinien się zastanowić, co grać. No to jeszcze nie późno było. Proszę, idzie do ataku. Hop, podwójne uderzenie. A tu nieszczęście, nie widział bicie na G7. Widział tylko bicie na F2 i bicie wieży na H1. I to już jest tragedia. No Morfi przerastał. Przerastał. Po tym ruchu partia się skończyła. 10 ruchów. 10 to nawet chyba nie jest miniatura. Dziękuję wszystkim za uwagę.